Cześć, witam Was w nowym odcinku Polish and Why. Minął niespełna tydzień, a już mam ochotę nagrać nowy odcinek Polish and Why na stojąco, dlatego witam wszystkich i ruszamy. Na wstępie wielkie dzięki za 4 komentarze zostawione na YouTubie pod pierwszym odcinkiem. Serdecznie pozdrawiam prosto na niby, który twierdzi, że woli jednak nasze produkcje, które mają wideo, które pokazują codzienne życie w USA. Leon Bob, który komentuje mój komentarz na temat iPhone'a. Adam Sienka, który twierdzi, że fajnie posłuchać taki tematyczny materiał. Oraz Hubert Godawski, który mówi, że zdecydowanie za tym, aby było więcej podcastów, ponieważ wygodnie słucha ich się w drodze do i z pracy. Także jeżeli wysłuchacie ten odcinek, zapraszam Was na wizytę na YouTubie, zostawianie komentarzy, ponieważ tak, czytam je, a jeżeli zdarzają się jakieś fajne, konkretne komentarze, to znajdą się one w następnych odcinkach Polish and One NY na stojąco. A co w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj mam ochotę porozmawiać z Wami o Tesli, producencie samochodów, stworzonym przez Elona Muska, który dorobił się ogromnej fortuny na sprzedaży swoich udziałów w PayPalu, ponieważ był jednym z założycieli PayPala. Sam Elon jest dosyć interesującą osobą, więc jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej o jego życiu, jest książka, której w tej chwili nie pamiętam tytułu, ale jeszcze może przed końcem programu zgoogluję, która opisuje tak naprawdę skąd jest Elon. Ale odcinek nie jest o Elonie, tylko jest o samej Tesli, która ostatnio ma dosyć duże problemy, między innymi w dużej mierze stworzone przez samego CEO, czyli Muska. Ale głównym ich problemem to nawet nie jest sam Musk, ponieważ każdego CEO można usunąć. Głównym problemem Tesli to jest niestety jej ogromne zadłużenie oraz fakt, że nigdy jeszcze Tesla nie zarobiła ani jednego dolara profitu, pomimo tego, że produkuje już ile? Trzy albo cztery modele samochodów w tej chwili na rynku amerykańskim. Eksportuje je na cały świat. Są to modele dosyć prestiżowe, z wyższej półki, aczkolwiek Tesla jeszcze nie złamała progu, gdzie zaliczana jest spółek, które produkują profit oraz bogactwo dla swoich właścicieli. I o tym właśnie chcę do Was porozmawiać przez najbliższe kilka minut. Transition, której właśnie użyłem, nazywa się Jetsons i pomyślałem, że dosyć fajnie pasuje do samego topiku, ponieważ Tesla sama w sobie jest dosyć przełomową firmą, jeżeli chodzi o produkcję samochodów. Firma, praktycznie jedyna firma, która powstała w Stanach, z samochodami, które są całkowicie w Stanach produkowane w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat bodajże, ponieważ w mojej historii, tak jak ja mieszkam w tym kraju, wiele marek samochodowych zostało zlikwidowanych. Pontiac chociażby, jeżeli oglądaliście, jak się to nazywało, Black Rider, gdzie samochód mówił do gościa, który grał w Baywatchu również. Jejku, brain freezes, ale jak przypomnę sobie nazwiska, to powiem. Pontiaca nie ma, a wydaje mi się, że na wylocie jest również Lincoln, który dosyć słabo się sprzedaje. Nie ma Saturna, nie ma Mercury. Te wszystkie marki zniknęły z rynku już po tym, jak ja przyjechałem do Stanów, a jeszcze jest Hummer, no i pewnie jeszcze mógłbym coś wymyśleć. Natomiast w tym czasie powstała Tesla. Tesla, czyli obietnica na to, że będziemy jeździć w sposób bezpieczny, zdrowy dla środowiska samochodami, które mają świetne sportowe osiągi, które ładują się przez noc i mają długi milaż, który można przejechać na baterii. Oraz to, że tak naprawdę nie ma silnika ani z przodu, ani z tyłu, ponieważ silnik jest w podłodze, więc mamy dwa bagażniki. Takie pierdoły, za przeproszeniem, oferuje Tesla, chociaż nie są to pierdoły. Dla mnie jest to dosyć innowacyjne podejście do produkcji samochodów i muszę przyznać, że w większości Tesla mi się podoba. Poza ich modelem terenowym, jeżeli można tak nazwać, crossoverowym, to wszystkie inne modele Tesli wyglądają dla mnie atrakcyjnie i nie ukrywam, że jakby było mnie stać oczywiście, to chciałbym mieć Tesla jako swój drugi samochód. Ale to nie o moim uwielbieniu jest ten odcinek. Mój odcinek jest taki, że tak w zasadzie to Tesli już niedługo może nie być, o czym wiele tradycyjnych
media companies, a wiadomości nie mówi. A dlaczego Tesli może nie być? Ponieważ Tesla tonie w długach. Mimo tego, że niczego nie zarabia, to w tej chwili Tesla ma 11 bilionów w Stanach pisane przez literkę B, natomiast w Polsce są to miliardy dolarów. Jest to naprawdę, naprawdę mega dużo, a jeszcze gorzej sytuacja wygląda, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że część z tych 11 bilionów jest, powinno być spłacone dla osób, które dały te pożyczki Tesli już w najbliższym czasie. Nie pomaga również sytuacji fakt, że Musk bywa czasami mega odlotowy, zresztą o czym wiele osób było w stanie się przekonać, kiedy Musk palił marihuanę ostatnio w jednym z podcastów. No judgment there, ale kiedy jest się CEO tak potężnej firmy, firmy, która pretenduje o tym, na to, żeby kiedyś zarabiać rzeczywiście pieniądze, może pewne rzeczy nie wypada zwyczajnie. I to, że Musk ma opinię gościa, który pracuje przez 100 godzin tygodniowo, a później wygląda trochę jak wampir i pisze trochę durnowate tweety, też nie pomaga. W sierpniu bodajże Musk napisał tweet, że planuje wziąć Tesla, ściągnąć Tesla z rynku i z powrotem zrobić z Tesli prywatną firmę, ponieważ że ma zabezpieczenie Saudyjczyków na to, aby to zrobić, po cenie rynkowej za akcję ponad $400. Oczywiście sytuacja taka nie miała sensu, Musk później próbował się z tego wycofać, ale efekt końcowy jest taki, że rząd Stanów Zjednoczonych, Departament Sprawiedliwości zaczął dochodzenie w sprawie Tesli, czy czasem Musk nie złamał prawa. I to zdecydowanie nie pomaga PR-owi, natomiast sami Saudyjczycy stwierdzili, że jednak chyba Musk nie jest osobą, z którą chcą robić interesy i zainwestowali ponad 1 bilion dolarów całkowicie gdzieś indziej. Więc ja mówiłem, od sierpnia cena akcji Tesli opadła o ponad 25%, co jest kosmicznie dużo, jeżeli szczególnie weźmie się pod uwagę to, że część z akcji jest już, nie akcji, tylko część długu, już niedługo musi być spłacone. A co mówię niedługo? Mianowicie 1,7 biliona dolarów przez B, albo miliarda, jeżeli mówimy w języku polskim, o co tak mocno staram się robić. 1,7 biliona Tesla musi oddać w ciągu najbliższych 14 miesięcy. Jak możecie sobie wyobrazić, 1,7 biliona miliardów dolarów nie jest bardzo prosto wygenerować tak samo z ręki. Tesla co prawda nie musi oddać tego w gotówce do swoich inwestorów, ale może im dać akcje. A problem w tym, że aby spłacać ten dług w akcjach, Tesla zgodziła się, że te akcje będą ewaluowane, czyli wycenione na określonym progu. I ten próg w tym przypadku jest $560 za akcję. Tesla w tej chwili nie jest warta $560 za akcję, więc i tak jest źle. Czy Tesla wybierze spłacić te długi w gotówce, prawdziwych pieniądzach czy w akcjach, i tak wprowadzi to firmę większe, wydaje mi się, tarapaty finansowe. I również nie pomaga sytuacji to, że z Tesli w ciągu ostatniego miesiąca odszedł ich Chief Accounting Officer, czyli osoba od finansów, główna osoba od finansów. Zwróć uwagę, użyłem słowa chief, czyli tak zwany C-level, czyli jedna z najwyższych osób w firmie, oraz ich główna osoba od Human Resources, czyli od działu kadrowego. Te wszystkie informacje bardzo szybko trafiają do mediów, a później Musk, który w tym podcaście robi siebie trochę z przeproszeniem błazna, i pomimo tego, że ja mam niesamowitą admirację do niego i uważam go za przykład geniuszu tak naprawdę, obok takich osób jak moja zdecydowanie teraz ulubiona osoba, która stworzyła firmę giganta, mianowicie CEO Amazonu, to takie zachowanie nie ujdzie. W odróżnieniu właśnie od CEO Amazonu Bezosa, Bezos praktycznie nigdzie nie pojawia się publicznie, unika wywiadów, unika jakichkolwiek bycia w świetle reflektorów, tylko po prostu robi to, co robi najlepiej. Wyciąga z ludzi absolutnie najlepszy potencjał, aby produkować innowacyjne produkty, oferować innowacyjne serwisy i tworzyć praktycznie centrum dominacji światem. Kiedyś myśleliśmy, że Google będzie tą firmą, aczkolwiek teraz wiem, że idę off topic, a wydaje mi się, że jednak Amazon jest bliżej
dominacji nad wieloma aspektami życia niż na przykład Google, Apple, Microsoft i tak dalej. Nie mówiąc właśnie o Tesli. Więc co dalej? Co dalej? Mam nadzieję, że Tesla jakoś się z tego wywinie, ponieważ bardzo szkoda byłoby, aby zwyczajnie firma z dużym potencjałem, firma, która robi piękne designy samochodu, przynajmniej z zewnątrz, ponieważ materiały wykończeniowe w środku jeszcze wymagają pewnego dopracowania, szczególnie za cenę ponad 100 tysięcy dolarów, ale szkoda by było, gdyby taka firma właśnie jak Tesla po prostu zniknęła z rynku. Byłaby to wielka, wielka strata dla innowacji. No i wydaje mi się, że każdej następnej firmie, która starałaby się robić coś podobnego, byłoby zdecydowanie trudniej. Trudniej, ponieważ ludzie tracą zaufanie w przypadku tak spektakularnych upadków. Także ja nadal trzymam kciuki za Tesla, pomimo że przypuszczam, brzmi dosyć negatywnie w tym moim dzisiejszym rancie. Miejmy nadzieję, że jakoś się uda. Miejmy nadzieję, że Musk zacznie pracować 60 godzin tygodniowo lub 70 zamiast 100 i zacznie wyglądać jak człowiek, przez co zacznie myśleć jak człowiek i nie będzie wprowadzał swojego własnego baby, czyli firmy, której stworzył, która powinna być dla niego najcenniejsza w takie tarapaty PR-owe, jak i finansowe, jak ma to miejsce do tej pory. Więc Elon, jeżeli słuchasz mnie i rozumiesz polski, życzę Ci wszystkiego dobrego, ale człowieku, proszę, ogarnij się. No i już jesteśmy w Polsce, bo jeżeli chcecie tą książkę kupić w Polsce, to Empik sprzedaje ją na internecie. Nazywa się ona Elon Musk, biografia twórcy PayPala, Tesli, SpaceX, okładka miękka. Kosztuje 33,22 zł w Empiku. Oczywiście ja nie reklamuję w żaden sposób Empika, ale to jedna z dwóch księgarni, które zazwyczaj odwiedzam, jak jestem w Polsce. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to możecie ruszyć na empik.com. i sobie tą książkę kupić. Tym razem na zakończenie kilka spraw administracyjnych, informacyjnych. Poprzednią sobotę byłem na rybach i latałem dronem nad samym jeziorem. To wideo za jakiś czas pojawi się na kanale Polish NY. A druga rzecz, w drugiej części października będę brał udział w jeździe rowerowej w zorganizowanym wydarzeniu, które nazywa się Bike MS. To jest wydarzenie, gdzie zbiera się pieniądze na zwalczanie oraz na research, czyli na badania nad stwardnieniem rozsianym. Z mojej strony ja startuję reprezentując moją pracę. Ja pracuję dla instytucji, która zajmuje się pomaganiem pacjentom wszelakim, ale z racji tego, że jesteśmy Healthcare Institution, mamy swoją drużynę i zbieramy wspólnie pieniądze na ten szczytny cel, ale nie jestem tutaj, aby prosić Was o żadne pieniądze, aczkolwiek jeżeli jest jakiś bogaty sponsor, to chętnie podam link, gdzie możecie donować, ale to nie jest w ogóle powód, dlaczego o tym mówię. Mówię o tym dlatego, ponieważ będę również chciał nagrać jakieś filmiki z tego wydarzenia, ponieważ to jest jedyny dzień w roku, gdzie zamykana jest autostrada, która biegnie wzdłuż zachodniej części Manhattanu, West Side Highway, i tą autostradą zjeżdża się w dół Manhattanu w kierunku downtown, po czym również zamknięty jest tunel Holland Tunnel, który łączy Nowy Jork z New Jersey, i tym tunelem jeden raz w roku można przejechać do New Jersey, po czym większość trasy, którą planuję zrobić, jest to 50 mil, biegnie po stronie właśnie New Jersey, jedzie się w zasadzie po stronie New Jersey w stronę północną, później wjeżdża się przez chwilę do stanu Nowy Jork, do powiatu Borough of Rockland, po czym wraca się, bierze się most z Waszyngtona, który jest prawdopodobnie najbardziej znanym mostem w Nowym Jorku, może na równi z Verrazano, i zjeżdża się z powrotem na Manhattan. W tamtym roku zrobiłem tą trasę, nieco ponad 3 godziny. Jest to fajna trasa, dosyć wymagająca, ponieważ po stronie New Jersey, kiedy jedziecie już na północ, w stronę mostu Waszyngtona, jest dosyć dużo górek, a jeszcze więcej tych górek jest, kiedy wjeżdża się do Nowego Jorku właśnie do Rockland. Ale w tamtym roku była doskonała pogoda i w tym roku również to robimy. W tym roku zachęciłem również mojego kolegę Artura, który nie pracuje w tej samej firmie co ja, ale będzie jechał w barwach mojej organizacji, no i razem z Arturem, aby jechać w tej jeździe, w tym wydarzeniu, musimy zebrać 400
$400. Więc I'm throwing it out there. Jeżeli jest ktoś chętny, to mogę podać link, gdzie możecie donować. A jak nie, to spodziewajcie się za kilka miesięcy filmiku z tego wydarzenia. Dobra, to tyle na dzisiaj. Nie będę mówił o wizycie polskiego prezydenta w Stanach oraz o kolejnych wygłupach naszego prezydenta amerykańskiego, ponieważ nie chcę sobie psuć wieczoru. Tak czy inaczej, życzę Wam dobrego tygodnia i mam nadzieję, że znowu usłyszymy się w następnym odcinku Polish NY na stojąco. A Wy zostawiajcie komentarze, komentujcie i dawajcie mi znać, co mógłbym poprawić, co chcielibyście usłyszeć, o czym moglibyśmy porozmawiać, a ja postaram się to nagrać w następnych odcinkach, ponieważ całe tworzenie podcastu trwa dosłownie godzinę, w odróżnieniu od składania filmów, gdzie 2-3-minutowy filmik trwa, składanie tego trwa pewnie 5-6-7 godzin. Dobra, trzymajcie się ciepło, fajnego tygodnia i do usłyszenia już w następnym odcinku. Polish NY na stojąco.